Okej, okay, no coś dzisiaj, dzień czarnych. <laughs> ok, no to zacznijmy E6. Generalnie, jak ktoś gra Francuza, to E6 jest takim bardzo elastycznym posunięciem, ponieważ tutaj można na milion sposobów podejść do tematu. To znaczy, przykładowo po C4 można F5, Holendra zagrać, można koniec 6, można D5, B6, można wszystko można. Także E6 jest bardzo elastycznym ruchem. Tutaj akurat Poszła obrona francuska, to ja oczywiście D5, atakuję sobie centrum. Goniec B4. Eee, oczywiście nie szanuję ludzi, którzy grają w jakiekolwiek inne systemy, to jest najbardziej agresywne podejście. Od razu tutaj związujemy, są problemy, jest już od razu wesoło. Yy, dobra, a yy, generalnie jest taki system, aczkolwiek przeciwnik dosyć szybko to zagrał yy, Ja tutaj oczywiście wybijam i wybijam na E4 yy, I generalnie tutaj no wiadomo, biały musi odbić, yy, ja tutaj odbiję na, yy, wezmę pionka na E4 yy, i wtedy biały wyskakuje hetmanem na G4, atakując mojego pionka na E4 i atakując pionka G7 Natomiast wtedy ja mogę zagrać konie w6, oddać całkowicie tego pionka na g7 i wtedy się tutaj bardzo szybko aktywizuje, co czarnym jest bardzo przyjemne. Także tutaj konik f6, wieża g8, wygonię przeciwnikowi po prostu tego hetmana, żeby on mi tutaj życia dalej nie utrudniał. I już generalnie przeciwnik tutaj za momencik będzie miał problemy. Więc tak, tutaj oczywiście C5 jakieś będę chciał włączyć, żeby przystąpić do ataku, tylko zastanawiam się czy wieża G6. Z tego co pamiętam, kiedyś to wieża G6 się grało, ale tam wtedy takie konie 2, konie 4 często nieprzyjemne wchodziło. No trzeba uważać też tutaj na goniec G5. Ewentualne związania mogą być nieprzyjemne, chociaż aktualnie to w razie co mamy wieża G6. No, chociaż dobra, zagrajmy tak staromodnie wieża G6 i później B6, goniec B7 się tu rozwijamy, lub też, oj, trochę za daleko i ten poleciał, lub też C5, żeby tutaj zaatakować bezpośrednio, przeciw, bezpośrednio centrum przeciwnika. I zobaczcie, tak się kończy zbyt szybkie wprowadzanie hetmana do akcji. Ok, Hetman F4 to akurat dziwne mi się wydaje, ponieważ tutaj pod jakieś tempa może ten hetman podejść. No ale dobra, to jest już jakiś dla mnie powiedzmy mały plusik. No dobra, więc ja się tu chyba na spokojnie rozwinę po prostu B6, goniec B7. O, w sumie, tak się zacząłem zastanawiać, czy mnie tu końcówka interesuje. E, w sensie, nad jakimś Hetman D6 się zacząłem zastanawiać, ale, no, chociaż też no mi się wydaje być spoko, ale e, jakoś mi się wydaje, że może niekoniecznie. Okej, okay, szaszka mi tutaj wlepił. No dobra, to jest taki złośliwy, wtrącony szach, aczkolwiek ja jestem tutaj zainteresowany e, ewentualną wymianą. Zauważcie, że punkt G2 e, się po drodze osłabił. E, dobra, ja sobie tutaj skoczkiem odbiję, będę chciał zagrać C5. Także myślę, że pomału, pomału e, będzie tutaj dobrze. E, z tym królem, to co ciekawe. Z tym królem to co ciekawe mogę sobie zostać nawet w centrum, ponieważ tutaj właściwie jakichś większych problemów to nie ma, przeciwnik mnie ani nie atakuje, ani nic. W sumie nawet nie ma czym mnie atakować, bo nie ma tutaj zbyt aktywnych figur. Aczkolwiek, może z tym b6 się trochę zbytnio po pośpieszyłem, może trzeba było C5 najpierw wrzucić, żeby od razu tutaj to centrum przeciwnika przyatakować. Aczkolwiek to już jest dla mnie spoko, ponieważ ten goniec zazwyczaj jest. Ee, ponieważ ten goniec. Ee, Zazwyczaj jest bardzo kiepski, a w ten sposób od razu się tego e, złośliwego, słabego gońca pozbyłem. Także po, po problemie z góry. E, Okej, okay. no to co, tutaj zagram sobie mm, C5. No trzeba to centrum zaatakować. W sumie chyba nawet e, zagram coś takiego: Hetman B8, żeby pozbyć się Hetmanów, i w końcówce gościa zajadę po słabościach. A? Chyba nawet całkiem interesujący plan mi tutaj wyszedł. Oczywiście, słabości to mam na myśli skrzydło hetmańskie. E, tutaj wiadomo, odbijam. Mm. Ok, i teraz trzeba na moment ochłonąć, zastanowić się, co dalej w tej końcówce będę chciał zrobić. E, więc tak. Pewien pomysł jest taki, że pionek H7 może być tutaj słaby, więc czasem tego pionka H7 chcę się pozbyć grając H5H4. To już jest pe pewien potencjał. Drugi potencjał jest taki, żeby wieża co się mi tutaj po linii C atakować. I tak szczerze mówiąc, ten drugi potencjał mi się wydaje być bardziej potencjalny, także zaatakuję tutaj po. Ymm, no, bardziej potencjalny, większy potencjał w sensie. O to mi chodziło. E, tu w ogóle co zabawne patrzę wszystkie praktycznie pionki po czarnych polach, także ten goniec. Znowu niechcący mi się klikło. Chciałem narysować strzałkę. No. Ach, za, za szybko klikam. Ale tak nawiasem mówiąc to było dobre posunięcie, ponieważ e, przeciwnik nie może odbić pionem, bo gardem mu na C2, a jak odbije skoczkiem, no to zostaje z takim autobusem po linii C. E, także będzie tutaj Przeciwnika problem. Hmm, dobra, no i teraz pojawia się oczywiście kolejne pytanie: co chce przeciwnik? Tutaj muszę uważać na skoczek B5, żeby on mi tutaj nie wskoczył, żeby mi życia nie utrudniał, bo tutaj, wiecie, jakieś widły i tak dalej, a niekoniecznie chciałbym, żeby jakieś widły mi tutaj przeciwnik wprowadzał. E, przeprowadzą. E, no to co w tym kontekście tutaj zrobię? No wieża że C5 jest jakimś pomysłem, żeby to pole B5 zabezpieczyć lub też A6 po prostu w sumie co ja tu będę świrował e, Dobra, Zagram sobie A6 opionka B6 się nie muszę bać, bo tutaj skoczek mm, skoczek broni, także myślę, że bez większych problemów Tutaj moja pozycja wychodzi. E, co będę chciał zrobić dalej? przeciwnie katakuje, co Dosyć logiczne, no dobra, ale oczywiście ja też tutaj będę atakował. Wieża E1 się nie boję, bo tu zawsze F5 mogę zagrać. Oczywiście na punkt C3 naciskam. E, chyba w ogóle jedyna obrana to wieża A3. E, I teraz jest kwestia, żeby dobrze zreorganizować moje figurki. Więc tak. Chyba wtrącę h5, żeby w razie co się e, tego problemu pozbyć, a później będę chciał wieża c4, król e7, wieża g8, wieża c8. Taki myślę, że tutaj plan będzie. Um, dobra, no to lecimy h5. Oczywiście też już są tutaj motywy w stylu e3, także trzeba tutaj uważać. E, bo, No dobra, h4 to chyba przeciwnik nie mógł zagrać, bo teraz to wrzucę tutaj. Mi się podoba. Generalnie tutaj pozycja jest taka, że z jednej strony atakuje i z drugiej strony atakuje, także musi się to skończyć niedobrze dla przeciwnika. Z każdej strony ma słabości, także z pewnością będzie niedobrze. Bo w sumie co on tutaj ma zrobić? No tak, jeżeli odbije gońcem, no to oczywiście wybije Fe, wieża G3 i wszystko się rozsypuje Jak zbije pionem jakby, jakby zbił pionem, to oczywiście Wchodzi wszystko to samo Figury przeciwnika porozrzucane Pionki przeciwnika jeszcze bardziej Porozrzucane Także generalnie jeden wielki klops Okej okay. No to cyk, wieża G4 Na pioneczka, atakujemy dalej Um. <noise> no i teraz dobre pytanie, czy ja chcę brać tego pionka, czy nie chcę brać tego pionka? To też zawsze się trzeba dobrze zastanowić, czy chcę brać materiał, czy e, może lepiej się powstrzymać. E, ponieważ tak, jeżeli wezmę przeciwnik e, tutaj wieża G8, konie F8, przeciwnik wieża B3, nagle te jego figury jakoś tutaj nabierają rozpędu. Także chyba niekoniecznie bym chciał, żeby jego figury nabierały rozpędu. Dobra. A spokojnie, bez szaleństw, bez pośpiechu jest tutaj ogromna przewaga, e, także nic mi przeciwnik nie zrobi. OK, przeciwnik się tu broni, ale jest kolejna słabość. I w tym kontekście podoba mi się taki ruch: wszystkie słabości atakowane. Figurki współpracują, to od razu mi się tutaj podoba. I już u przeciwnika są problemy. Um, no dobra, i co my teraz zrobimy? Mm, w sumie dobre pytanie, co przeciwnik zrobi. Okej, okay, przeciwnik podjął taką pasywną raczej decyzję. Um, no to cóż, wiadomo, zgarniam tutaj pionka. Mm. No nie, no to <ścoughs> każdy pionek jest izolowany lub jeszcze izolowany i zdublowany, także to nie ma prawa się yy, trzymać. No dobra. Mm. No to wróćmy tutaj. Ta wieża fajnie ogranicza wieżę przeciwnika. Będę chciał jeszcze skoczka i króla zaktywizować, i jak to wszystko zrobię, to już z przeciwnika nie, nic nie zostanie. Tego skoczka cyk, cyk. I już pioneczki wtedy wszystkie lecą. Ok, no tutaj to oczywiście czegoś takiego się nie boję. Mam A5 zawsze, no problem. Tutaj się aktywizuje dalej. Skoczek C5, wiadomo o co chodzi. No, i teraz pytanie, no to aktywizuje się dalej. No, ta, takie końcówki to się w sumie same grają. Ok, aktywizacja, 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 i lecimy dalej. Eee, no tak, tutaj rzuca się w oczy motyw wieża G1, ale niestety jeszcze nie mogę tego przeprowadzić, ale bardzo chcę. No ale dobra, w sumie co ja tam będę świrował? No, pią za darmo, to pią za darmo. Tutaj kwestia jest taka, żeby jakiś wideł nie podwalić, i jak nie podstawię wideo, to już jest Gites. E, dobra, także wieżyczka C2. Jeszcze tutaj drugi pionek wisi. Także myślę, że tutaj to e, już ta partia zbliża się pomału ku końcowi. Jeszcze tutaj konik teraz będzie mógł e, wskoczyć do akcji. Niczym torpeda. E, w sumie nie bardzo widzę, co tu przeciwnik zagra. Tak poprawdzie Dobra. Mm. No, powiem tak, no mam tutaj prymitywny pomysł, ale chyba skuteczny. Cyk. Z wiadomym planem. Z wiadomym planem. Hmm. No dobra, skoczkówka to na luzie, tak? Na, nawet, nawet nie będę zgarniał tego piona, bo to, to chyba najszybciej będzie w ten sposób podejść do tematu. No, tego piona nie zgarnę, ale drugiego zgarnę. <laughs> Przez moment chciałem zagrać koń B3, ale to było. Mm, to byłoby bardzo źle. Nie no, prościej się nie da, prościej się nie da. O, to jeszcze widełki na dokładkę. Ale dobra pozycja i tak była przegrana. E, czyli, zobaczcie, generalnie rzecz biorąc, ta partia nam obrazuje e, taką sytuację, że nie należy latać hetmanem, e, z, wychodzić hetmanem zbyt wcześnie. E, tutaj oczywiście oddałem specjalnie materiał, ponieważ to najprostsza droga do realizacji przewagi. Przeciwnik mógł zbić tego skoczka, ale no, pionkówkę z trzema pionkami więcej to bym bardzo łatwo e, wygrał, tak czy siak. E, także tutaj. No, tak podwaliłem pionka, żeby za nudno nie było, nie? Okej, okay, pójdę już tym królem, się tu zaktywizuję. Tyk. Dobra, tu już przeciwnik się poddał. No, przeciwnik tutaj walecznie walczył, trzeba przyznać, ale jednak mocarny Francuz, w którym wszystkie figury wleciały do akcji. No i niestety słabości były wyjątkowo słabe. you mm -hmm.